Cześć kochani, dzisiaj pokazuję Wam kolejną kartkę, którą zrobiłam. Tym razem troszkę inna propozycja niż do tej pory. Zrobiłam ją taką rozkładaną, jest w formie prostokąta. Kolekcja, jakiej tutaj użyłam, to jeśli dobrze pamiętam, to było Just Love Me. I to są też takie ścinki, które pozostawały mi po zrobieniu albumu. Kartka jest dla malutkiej dziewczynki, także róże i beże wydały mi się bardzo odpowiednie. Brzeg tutaj kartki wykończyłam dziurkaczem brzegowym. Tu mamy po trzy puperełki z każdej strony. Taką delikatną kompozycję z kwiatuszków, troszkę listków i takie pręciki. Tutaj widzicie to, chyba się to nazywają takie winogrona, bo to tak wygląda jak winogrona. Złapiemy. Okej, widzicie. Tutaj mamy użytą jeszcze tekturkę. To nie jest masa plastyczna, to jest jakiś odlew, czy żywiczna jakaś może masa. Taka sukieneczka. Kartka jest zamykana na wstążeczkę. Z tyłu jest tylko moje logo. Otwieramy karteczkę. I tutaj już mamy tylko taką kołyskę dla dziecka. Taką tekturkę. I otwieramy w tą stronę. Tutaj mamy życzenia i puperełki. A tutaj jest zrobiona taka kieszonka, żeby wsunąć pieniążki i dwa tekturkowe serduszka. I tak wygląda cała kartka. Pierwszy raz zrobiłam taką kompozycję, taką formę może, tak, taką formę kartki. Wydaje mi się, że jest w porządku. A co o niej myślicie? Wam się podoba taka forma? Piszcie w komentarzach. Dziękuję za Wasze odwiedziny i zapraszam na kolejny filmik. Pa, pa!